A poza tym naraziłaś państwo na duże straty. Nie chcesz mówić? Nie szkodzi. Będziemy miały dużo czasu do porozmawiania. A tobie, wydaje mi się, te rozmowy będą bardziej potrzebne niż nam. Jesteś inteligentna i wiesz, że milczenie nie zawsze popłaca. Gdybyś na procesie mówiła, na pewno nie byłabyś główną oskarżoną. A przynajmniej wyrok sądu byłby znacznie mniejszy. Koleżeństwo bywa nieopłacalne. Zapalisz? Nie palę, dziękuję. Zadaniem naszego zakładu jest resocjalizacja. To znaczy przygotowanie więźniów do normalnego życia. Do powrotu do społeczeństwa. W porządku, powiedzmy krótko. Skończyła się przejściówka, przenosisz się na oddział. Chwileczkę, daj mi skończyć. Oczywiście w twoim wypadku nie może być mowy o resocjalizacji wolnościowej. Niemniej trzeba się przygotować do życia w społeczności więziennej. I dlatego za wszelką cenę musisz przestrzegać naszego regulaminu. Musisz żyć regulaminem. Myśleć regulaminem. No dobra. Idziemy. Nie daj się tylko zwariować. Życie tutaj wcale nie musi być takie straszne. Idziemy. Z Kingą dyżurujemy na zmianę. Gdybyś chciała pogadać, zgłoś oddziałowej. Dzień dobry. Uwaga! Jutro odbędą się okresowe badania lekarskie. Skazane pracujące na pierwszej zmianie będą przebadane po południu. Inne skazane, w tym pracujące na drugiej zmianie, będą badane rano. Wybierz sobie łóżko. Na górze, na górze. Ona jest starszą celi. Pierwszy raz? Jestem Stacha. 8 lat, artykuł 217, paragraf 2. Część gospodarcza kodeksu. Danuśka Babik. Siedzi całkiem niesłusznie za to, że się podobała panom.
panów to potem bili i okradali niegrzeczni koledzy Danuśki. To on kosztuje szóstkę. Ali nie poszczęściło się na zielonej granicy. W sądzie też miała pecha. Razem 4,5. Jestem Klara. Nieźle. Za co tu jesteś? Przymknij się. Ile? Dożywocie. O kurwa. Zabójstwo? Nie. Malwersacja. Nie może być żadnych wątpliwości. Jesteś w 8, a co najmniej w 7 tygodniu. Przepustka w areszcie śledczym, co? Znamy ten ból. Ty musisz urodzić to dziecko, bez względu na miejsce, w jakim się znalazłeś. Siadaj. Mamy co nieco do pogadania. Ja się chcę wczuć w twoje położenie, ale widzisz, dziewczyno, nie ma żadnych przeciwwskazań. Żadnych. O usunięciu nie ma mowy. No, no co? Rusz się szybciej. Szybciej, szybciej. Co się stało? Co ty zrobiłaś? Szajba cię odbiła, co ty? Uspokój się! No, Klara! Klara! Zostawcie mnie! Zostawcie mnie w spokoju! Co tu się dzieje? Czy was, kurwa, cisza nocna nie obowiązuje? A ty staniesz jutro do raportu. No i doigrałaś się w mordę twoja. Skakanie z łóżka, nic nie rozumiem. Chciałabym przynajmniej znać powód. No dobrze, nie będę cię zmuszać do mówienia. Zakaz korespondencji przez miesiąc. To najniższa kara, jaką ci mogę dać. Ale wymyśliłaś sobie sposób na przerwanie ciąży. Myślisz tylko o sobie. A przecież moglibyśmy ci pomóc. O co chodzi? Normalnie mnie oszukała. Powiedziała, że się skaleczyła w palec i musi iść do lekarza.
Proszę pani, ja chcę wracać do Dunojca. To nie ode mnie zależy. Ale ja tak proszę. Zresztą nie ma powodów. Uspokój się. Za wprowadzenie w błąd funkcjonariuszki powinnam dać ci raport. Ale jak to? Przecież to ona mi przytrzasnęła rękę drzwiami. Kto? Tak, wierzę ci. Ale nie próbuj więcej oszukiwać. Wyprowadzić. Wyjść! Zakaz korespondencji? Nie. Proponuję naganę. To jej pierwsze przewinienie. Jak uważasz? Na dzień, gdy będę cię mogła objąć i wtulić się w twoje ciało. Przecież to list od mężczyzny. Dziewczyny! Dziewczyny, potrzebujemy 3 silne ochotniczki! No? Ochotniczki na wojnie wyginęły. Słuchajcie! 3 silne! Pan brygadzista dzisiaj w formie, aż 3 mu trzeba. Spokój! Ja mówię poważnie. Transport na wagi. Ja. Ty? Nie. Ona nie może, ona jest w ciąży. Nie szkodzi. No? Naprawdę ci na tym tak zależy? No a mąż? Co mąż? On się na to zgadza? Bo tak naprawdę to od niego zależy. Nie rozumiem, przecież to mój brzuch. Tak, ale w twojej sytuacji to nie jest sprawa prosta. Za to droga. Jak to droga? 3. Co 3? Udajesz głupią. 3000. To nie będzie zależało ani od męża, ani od nikogo. Dla mnie to nie ma znaczenia od kogo. Zdecydujesz się na zabieg, to przyjdziesz. Chyba że... Ja to dziecko urodzę. Cztery obecne, 3 jedna w szpitalu. Cela 421, stan 4 obecne, 4. Obywatelko oddziałowa, cela 422, stan 4 obecne, 4. Chwileczkę. Przepraszam, która wychowawczyni ma teraz dyżur? Gówno cię to obchodzi. Ja pytam grzecznie. No ja grzecznie odpowiadam. Ja muszę się widzieć z wychowawczynią Beatą. Po co chcesz się widzieć z ciotką Beatą? To moja sprawa. Ty. My tu nie mamy przed sobą tajemnic.
Albo jesteś z nami, albo wiesz. Widzisz, nie jesteś otwarta. I sama na tym tracisz. Gdybyś mi zaufała, miałabyś mniej problemów. Obie zresztą miałybyśmy ich mniej. Dlatego mam żal do ciebie, że nie zwróciłaś się do mnie w sprawie zmiany charakteru pracy. Od jutra pracujesz w szwalni. Nie musisz mi dziękować. Dziękuję pani. To jest list dla ciebie. Mogę wrócić do celi? On pisze, że przyjedzie. Być może będziesz go mogła zobaczyć. Oczywiście, możesz wrócić do celi. Klara Małosz, córka Józefa. Idziemy. Jazda. Ale powiedzieli mi, tak szybko po wyroku nie można. Dostajesz moje listy. Jak żyjesz w ogóle? Przepraszam. Wiesz, rozmawiałem z twoim adwokatem. On wie, że świadkowie kłamali. Tylko trzeba to udowodnić, ale ja ich zmuszę do tego, żeby zmienili, znaczy, żeby powiedzieli prawdę. Przecież ty nie możesz być kozłem ofiarnym. Nic dla siebie nie załatwiałaś, byłaś płotką tylko. Wszystko przechodziło przez moje ręce. A myślisz, że te pieniądze na wesele to skąd? Nie patrz tak. Przecież chyba wiedziałeś o tym, nie? Jestem w ciąży.
Ciuzoro, Kreł. Kreł bagi, ja mam. Ten już to produkuje na. Koniec widzenia. Odkładaj się. Nie ma rozszerzy. Koniec. Nie ma rozszerzy. 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 Jesteśmy głodne! Co jest, kurwa, obóz koncentracyjny, czy co? Spakuj! Jeżeli któraś coś wynosi, niech się przyzna od razu. No co, nie ma chętnych? Same nie widzę. No dobrze. Koniec zabawy! Ty, ty i ty, wystąp. I ty też. Rozbierać się. No co, mam wam pomóc? A ty pokaż, co tam masz. Sama sobie zobacz. Do szeregu! Jeszcze porozmawiamy. A wy za mną. Ktoś musiał coś pójść! Kurwa, ja to nie chciałam! Ona nie jest taka zwykła. Wiesz, kiedyś była taka, co rewidowała, a kiedyś spadła ze schodów i już nie rewiduje. Była zimna, teraz chyba Klara! A może Wala coś do ciebie miała? Ach, tam coś w tym nie. Takie rzeczy to trzeba wiedzieć. Stasia! A dlaczego dzisiaj Zadusia nie przyszła? Ty się ode mnie siodła. Sama siodła, czego chcesz? No to odczep się ode mnie. A spływaj, panie Zadusia, ale zaraz to zobaczysz, no. Czego? Czego? O, to ci chodzi. Masz piękny brzuch. Chcesz tego dziecka? Szkoda, wielka szkoda. Zrobiłyśmy interes. Jaki interes? Nie, nie ma o czym mówić, nie. Niedługo jadę do Dunajca. To się pewnie zobaczymy. No to co? To się trzymaj, nieszczęsna kobieto. Nie przejmuj się, ona od każdego chce kupić jakiegoś uciekać. W ogóle siedzi tu za porwanie jakiegoś starkacza. 15 lat temu też tu siedziała. Za współpracę z obcym wywiadem zabawiła się w różnicy. Czuł się jajniki. I stąd ten fizioł. Jasne? Chodź, teraz ci coś pokażę. Co? Musisz teraz przygotować sobie piersi do karmienia. Musisz codziennie je masować. Ja. Najpierw delikatnie. Potem coraz mocniej. Janina Stec, córka Ani. Wychodzi.
Wy dwie jedziecie do Dunojca. Zatrzymać się tutaj. Co się dzieje? Jak to moje nazwisko? Wy też jesteście w ciąży? Waszego nazwiska nie ma. Na pewno. Niech pan sprawdzi. Wracać. Jak to? Jak szukaliście mnie. Wracać na górę. Obiecaliście... Chwileczkę. Kto wam obiecał? Mówiła, że jeśli powiem, kto wynosi z zakładu, to pojadę. Kto mówił? Ona. Kto ona? Ty suko, ty. To ja koleżanki własne wydałam. Ty kurwo! Co pisze mężulek? Nie pozwalają mu na widzenie. Bo odmówiłaś pracy. Zapytaj o Jankę. Jest w szpitalu. Dzisiaj w nocy ją zabrali. Już urodziła? Poroniła.
Dostałem list i od razu przyjechałem. Jak się czujesz? Dobrze. A mała? Jest ogromna. Cieszę się, że pamiętałaś, że lubię to imię. Kasia. Wiesz, po tej rewizji w roku to ja już pół Polski zjechałem. Świadkowie boją się i nie chcą złożyć nowych zeznań. Adwokat mi powiedział, że to jest beznadziejna sprawa, to go zmieniłem, ale ten następny też się wycofał. Robię co mogę. Podobno ktoś tamte kryje w ministerstwie, nawet czy gdzie. Adam. Co? Błagam cię. Przysięgnij mi, że się nią zaopiekujesz, że się nią zajmiesz, że nigdy jej nie będzie mnie brakować, dobrze? Co? Oczywiście. No ale... Błagam cię, przysięgnij mi, że nigdy jej nie oddasz do domu dziecka. Przysięgam. Czasy się już skończyły. Wracamy na stare śmieci. Jak to? A dziecko? Co dziecko? Dziecko jest pod bardzo dobrą opieką.
A moje dziecko! Paluj się! Puszczaj! Wariowała! Zatrzymaj się! Udało ci się. Twoje zachowanie można było podciągnąć pod próbę ucieczki. Dlaczego to zrobiłaś? Co zrobiłam? To już nie moja sprawa. Podczas twojej nieobecności zaszły tu pewne zmiany. Część kobiet jest pod opieką Kingi, część pod moją. Regulamin obowiązuje jeden. Martwię się o ciebie. Dlaczego? Znowu zaczniesz żyć złudzeniami. Nie mam żadnych złudzeń. Masz. Dlatego zdecydowałaś się rodzić. Wypij piorunem, bo ktoś wejdzie. Dzięki. Ja też miałam kiedyś złudzenia. Dlatego zaczęłam tu pracować. Jednak. Dziewczyno, czy ty nie rozumiesz, że to dziecko cię unieszczęśliwi? Że nie będziesz mogła tutaj wytrzymać? A ja nie mogę ci nawet pomóc. Nie mogę ci pomóc! Wynoś się stąd do celi! Nie mogę na ciebie patrzeć! Cygan? Cyganka. Re, to jest smutas. Wtedy mówią, że to z prokuratorem, tylko że alimentów nie chce płacić. Re. Poglądaj se. Oglądnij se. Alunia, wyrzucamy te gówna. Witamy cię uroczystą herbatką. Wasze zdrowie. Nasze zdrowie. Uwaga. Zdrowie dziecka. Podajemy komunikat o nadesłaniu paczka. Ciu. W związku z chorobą. Opowiedz coś o małej. W tym tygodniu paczki nie będą wydawane. Śliczne jest. Cicho, dziewczyna. W sumie ją widziałam wszystkiego za 3 razy. Ładna. Jeszcze niepodobna do człowieka. O Jezu! Thank you.
Odbijany? Odbijany, odbijany, odbijany. Wiesz, mąż ode mnie odszedł. Miesiąc temu napisał, że ma inną. Nawet nie płakałam. Sama się dziwię. Szukamy chętnych do chóru. Od przyszłego tygodnia będziecie miały panią, która chór poprowadzi. A dlaczego nie pana? Sama się dziwię. Poza tym nie ma chętnych do pracy w radiowęźle. Naczelnik zakomunikował mi, że we współzawodnictwie zakładów karnych jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc. Trzeba będzie to naprawić. Zgłaszać się można do mnie. Dziękuję, dziewczyny, za wszystko. Chcesz się zapisać? Nie. A co się stało? Chciałabym się rozwieść. On nalega? Nie. On nie, tylko tak pomyślałam, że gdybym był z kimś, to może Kasia by miała matkę. A kto się teraz opiekuje dzieckiem? Teściowa, ale ona choruje. Posłuchaj. Może to głupie, co powiem, ale nie powinnaś tak łatwo rezygnować. Tak? Wpadnij do mnie któregoś dnia. To pogadamy. Dobra? Pracę. Dziękuję. Gdzie ty się stawiasz? Marsz! Jazda! Marsz! Stać! Co się stało? Złapałam lesby w magazynie. Już od dawna miałam je na oczy. To kurwa, ciekawe, która jej doniosła. To ty, Alu, która pytałaś, dlaczego w więzieniu nie ma kaplicy. Może izolatka cię wyleczy. Na stanowiska! Fu! Danusia! Dziewczyny. Zaraz będziecie miały komplet. Boże, ale wyglądasz. Daj ci coś jeść, pozdrę. Masz. Ta kurwa Kinga dobrze wiedziała, że się boisz izolatki, nie? Nie było tak źle. Żadnego szczura. Masz. Wiesz, to nie ja mówię, no.
Zmieraceli, lesbo! Odpieprz się od niej. Ty. A może ty jesteś Kabel? Za co siedzisz? Jesteś studentką? Już nie. Ty dziwko! Przez takie jak ty nie będzie amnestii! Minęło wiele miesięcy, ale mnie nic nie minęło. Czas dla mnie w miejscu przystanął. Takie jest piekło. Na odgłos kroków po schodach serce wciąż skacze do gardła, że może jednak to on, on. Piękna moja zagłada, znowu ruszą dla mnie dni, noce i dni. I pory roku krążyć zaczną znów, jak obieg krwi. Lato, jesień, zima, wiosna. Do Boliwii droga prosta. Wiosna, lato, jesień, zima. Nic mi się nie przypomina. Lato, jesień, zima, wiosna. Do wolności droga prosta. Wiosna, lato, jesień, zima. Nic mi się nie przypomina. Przepraszam, Justyna. Wezwałam was tutaj, ponieważ źle się dzieje w waszej celi. Znowu dwie z was muszę ukarać. Ciebie, Alu, poprzednie kary niewiele nauczyły. Próba pobicia strażniczki to poważne przewinienie. Ty jesteś nowa. Zamiast starać się, od razu wybryk. Nie wiem, jak mam cię ukarać. Właściwie sama możesz sobie wybrać karę. I co wolisz? Zakaz korespondencji, czy zabrać cię wypiskę? Jest mi wszystko jedno. A może wolisz zrezygnować z posiłku? Powiedziałam, jest mi wszystko jedno. No chyba masz swoje zdanie. Coś ci bardziej odpowiada, a coś mniej. Dobrze. Masz zakaz korespondencji i odwiedzin przez 2 miesiące. A teraz inna sprawa. Musimy się uaktywnić. Istnieją kółka zainteresowań. Proponuję, żeby Wilecka zajęła się papieroplastyką. Obywatelko wychowawczynio, ja nie mam zdolności do plastyki. Nie mam. Ala wstąpi do kółka recytatorskiego, a Klara wstąpi do naszego chóru. Ja przecież nie mam głosu, nie umiem śpiewać. Zresztą wszystkie wstąpicie. A ty? Co ty potrafisz? Nic. Ona pięknie śpiewa. Dobrze, więc ty wstąpisz do chóru. Nie. Nie będę śpiewać na zawołanie. Jeszcze zaśpiewasz. Cyga, mieszka, nie da. Nie, proszę. Spokój, proszę. Nie, proszę.
pani warunki do pracy. Ja pracowałam już w różnych warunkach. Czy pani zdaje sobie sprawę, jak one się zachowują? Podnieś to. Co? Wiesz co? No właśnie. Kochana Alu, słodka myszko, wybacz mi, że tak mało piszę. Ale często choruję i nawet nie wychodzę na spacery. Nie słuchaj plotek, z Małgosią się tylko przyjaźnie. Jak wiesz, ona ma coś z płucami, potrzebuje opieki. Nie bądź zazdrosna. Miłość zmysłową mam tylko dla ciebie. Świnia. Ta, przykrzy mi się bez ciebie. Gdybym mogła pracować w Radiu Węgla. Myślę o tych pięknych chwilach razem. Ciekawa praca. Całuję w co lubisz najbardziej. Zawsze twoja Danusia. Proszę bardzo. Dobrze. Jeżeli będzie. No mam nadzieję, że teraz już się zrozumiemy. Po co poszłaś? Będziesz miała radiowęzeł, jak się Beata zgodzi. Bardzo proszę, skupmy Wariaska. Się wszystkie nie, traćmy czasu. Uwaga! Podaj komuś z oddziału Danusi. Co tam się dzieje? Dla mnie? Prawa obowiązującego w naszym kraju. Oznacza to, iż nie może być mowy o jakimkolwiek woluntaryzmie. Od tego bowiem w ogromnym stopniu zależy stabilizacja, normalizacja sytuacji, przezwyciężanie kryzysu. No i co ci powiedziała? Myślę, że... Zabrała mi wypiskę. I z czego się głupia cieszysz? Rzucam palenie. Trzymaj. Wiecie, lepiej jest jednak podawać grypsy na produkcji. Klara, a ty też dostałaś jakiś grypsik? Mhm, zapomniałam. Od kogo? Pewnie od Gabrysiakowej.
potrzebuje resocjalizacji. I jeszcze mówiła, że tylko taka kara poskutkuje, której się będzie bała. Kinga? Tak. Obiecała mi, że będę pracować z Danusią na tej samej zmianie, rozumiesz? No rozumiem! Napisałam o tym Danusi. Już ja jej pokażę resocjalizację. Nie rób nic, ona się będzie mścić. Nie, nie bój się. Dobra. Zrobimy herbatę, tak? A co ja jej powiem? Powiedz, że wszystkiego się boję, tylko udaję, że się nie boję. Dziewczyny, chłopy idą. Czy z tą amnestią to prawda? Źle wyglądasz. Zapomniałeś, gdzie ja jestem? Przepraszam. Dlaczego tak mało piszesz o Kasi? Przecież piszę tylko o niej. Ma ząbki. Zaczyna chodzić. Wspaniała dziewucha. A dlaczego jej nie przywiozłeś ze sobą? Wiesz, myślę, że mama uważa, że nie powinna przyjeżdżać. Co mama? Co mama? Nienawidzę jej. Nie mów tak o niej. Nienawidzę jej. Ona specjalnie przyszła na emeryturę, jesteś mamin synek. Żeby nawet jej nie potrafisz się sprzeciwić. Mama ma wspaniałą opiekę. Nie przyjeżdżaj więcej bez niej. Chciałabym najpierw życzyć wam wszystkim tutaj po prostu nie całkiem smutnych świąt. Słowo wesołych nie mogłoby mi przejść przez gardło. Ciekawe, czy to ostatnie zdanie uzgodniła z kimś. Autolista które zgłoszą się jeszcze tak dzisiaj po przesyłki. Anna Zając, Ewa Wilczyńska, Irena Wana... Jak później pierwsza gwiazda zaczniemy naszą kolację. Tak, ale żeby Justyna zdążyła. No, poczekamy. A ja już nie mam domu. Przestań, przecież masz dzieci. Niedługo wychodzisz. On mi chce je zabrać. Powiedział, że sądownie to załatwi. Jak wrócę, to dzieci będą z nim. Chcę być z nim. Nie jestem mi potrzebna. Ah!
ja tutaj tak. Same widziałyście. Nigdy nie podskoczyłam. Zawsze na baczność, zawsze tak jest. Żeby tylko wyjść wcześniej. Mówicie, że mam poważanie u klawiszek? Tak jest. Tak jest. Nie, Stasia. To kradłam na produkcji, żeby się tego wkupić. Żeby mi dały święty spokój. Boże mój jedyny. Boże mój miłosierny, po co to wszystko? Szybciej. Jezu, co tu się dzieje? Od kiedy palisz? Od teraz. Przestańcie się mazać, Wigilia. No, Wigilia. Się rodzi monstruchleje. Pan niebiosów obnażony. Ogień. Co ona zakładzie? Ogień krzepnie. Blask ciemnieje. Ma granice nieskończone. Wzgardzony, okryty chwałą. Śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Podnieś rękę, Boże Dziecie, błogosław Ojczyznę miłą. Obiecała mi widzenie z Januszem. Ciekawe, czy mnie wykiwa. W ogóle Kinga zmieniła front, zauważyłaś? No. Widziałeś, co mi przyniosła marksistów. Sukces. Wychowawca Kinga działa na świadomość. Będziesz to czytać? Pewnie. Chciał ci się pożegnać. No, co wymyśliłeś? No? Wolność jest to prawo czynienia wszystkiego, co nie szkodzi innym. Karol Marx. Tak. Co jeszcze? Człowiek jest tajemnicą i wszelki humanizm polega na poszanowaniu tajemnicy człowieka. Tomasz Mann. Za długie. Dokończ to tutaj. Idziemy. Chodź, przebierzesz się w cywilne ubranie. Masz widzenie. Dzisiaj? Idziemy.
żartuje. Nie. Chodźmy. Załatwiłam ci widzenie bezpośrednie. Przebierzesz się, będziesz grała kuracjuszkę. Dziękuję. Nie dziękuję. No, Kasiu, nie bardzo. Chodź do taty, no. No, chodź. Widzisz, jak ładnie się śmiejesz? No. Idzie rak, nieboża. Kasiu. Kasiu, kochani. Ciocia mama? Ciocia mama. Nawet się nie męczyła. Kasia musi mieć normalny dom. Znajdź sobie kogoś, dam ci rozwód. Co ty, Klara, przestań. Poradzę sobie sam. Jak sobie poradzisz? Co sobie do końca życia sam sobie poradzisz? Kocham cię. To zrób to dla mnie, dobrze? Ciocia mama? Mama. Jednak Tynka dotrzymała słowa. Nie wiesz, ile ta rozmowa dała mi. Teraz wytrzymam. Wytrzymam! A co myślisz, że nas... Gaga! Co to jest, Tysienka? Ja jestem Tynka, no! Ty, powiedz, czy bawi gdzie Tynka? Nie wiesz, tak? To obrzydliwe. Tworzę skargę. Tworzę skargę.
brawo. Wycieczek wam się zachciewa. Żeby mi to było po raz ostatni. W radiowęźle może przebywać tylko jedna osoba czytająca komunikaty. Technik, no i oczywiście ja. Wszystko przygotowane? Tak, pani wychowawco. No, proszę. To co, skoro już tutaj jesteś, może byś przeczytała komunikat? Nie, dziękuję, posłucham. Tu popołudniowa audycja naszego radiowęzła. Jak zwykle zaczynamy od komunikatów. Uwaga, komunikat specjalny. Wczoraj nasza koleżanka Ala Krawiec została pobita do nieprzytomności w łaźni przez funkcjonariuszkę Wale. W ramach resocjalizacji prowadzonej przez wychowawczynię Kingę. Dla pani Kingi! Resocjalizacja to klucz do nowego życia! A w rzeczywistości resocjalizacja to tylko forma sprawowania kontroli nad nami. Stłamsić, pozbawić osobowości, woli, upokorzyć. Temu służy tak zwana resocjalizacja. Chciałabym jej zadedykować fragment książki, którą pani Kinga poleciła mi przeczytać w ramach prostowania. Kobiety! Dziewczyny! Nie dajmy się! Kurwo, posiedzisz. Tej grubymi nićmi prowokacji. Kim jest prowokatorka Justyna Stachnik? Jak bardzo jest to osoba zdemoralizowana, niech mówią fakty. Oto nagrany fragment jej rozmowy z odwiedzającym ją Januszem Stachnik. Proszę! Żelata. Głodni, samotność, potęgują potrzebę. Nie masz prawa! Tak bym strasznie chciała wtedy, żebyś były tutaj, żeby mogła się dotknąć. Nie mogę wytrzymać, to rada sobie jakoś.
zostawiam to bez komentarza. Justynka, złota rączka! Potrzebnej,
Zrobiliśmy wszystko, co jest w naszej mocy. Zwolniliśmy wychowawczynią, która w niewłaściwy sposób wykonywała swoje obowiązki w zakresie resocjalizacji. Najważniejsza sprawa teraz to zaufanie. Wychowawczyni Kinga jest doświadczona w swoim zawodzie. A co do jej intencji, to myślę, że nie można mieć wątpliwości. Ja wierzyłam pani Beacie, ale ją wyrzuciliście. Niestety, jej pomysł zatrudnieniem w radiowęźle osoby psychicznie niezrównoważonej był poważnym błędem. Jest jeszcze coś, o czym chciałam wam powiedzieć. Wkrótce nastąpi nowelizacja naszego prawodawstwa. Zostanie zniesiony wyrok dożywocia. Waszą karę zamienią na 25 lat. W praktyce oznacza to, że po połowie możecie znaleźć się na wolności. Co ja mam zrobić? Po prostu zaufać. Zatrzymać się. Będziemy do siebie pisać. Wejść. No już, już. Już. Takiego, czego się już nie da odwrócić. Naprawdę nie ma żadnego wyjścia? Wyjście zawsze jest. Z czym? Nie z czym, tylko lejem, Hamko. Robisz sobie połyk choinki albo kotwicy, idziesz do szpitala, potem wracasz, pniesz się o... zabierają cię stąd. Znowu wracasz i tak, Hanna, w kółko. Są jeszcze inne sposoby. Możesz sobie zrobić zasypkę z tytoniu w oczy. Daj ich obiad choroby zakaźnej. I nikt cię nie pozna? Nie, dlaczego? Lekarz kapnie się, ale zawsze sobie możesz parę dni odsapnąć, nie? Jak chcesz poleżeć dłużej, to musisz sobie wstrzyknąć muszę tyłki. No to co, machniam? Coś ty sobie wstrzyknęła, kobieto. Powiedz, pomożesz nam, rozumiesz? I sama sobie też pomożesz. Panowie, od razu na ekran. Nie zrobiono. Nie. Nie. Nic, na pewno nic.
Gdzie Kasia? Została w domu. A dlaczego? Z twojego telegramu wynikało, że jesteś ciężko chora. No, musiałam tak napisać, bo przecież sam jakoś nie paliłeś się do tego, żeby przyjechać. Ja nie wiem, nie domyślałem się, że chcę ją zobaczyć. No, przecież to naturalne, nie? To nie takie proste wszystko, widzisz. Dlaczego? Teraz mam, no, nową pracę, dobrą bardzo, ale muszę często wyjeżdżać. I co się wtedy z nią dzieje? Opiekuje się nią sąsiadka. Taka staruszka, emerytka. No, no dobrze, no to... To dlaczego jej nie przywiozłeś? Ona jest... chora. Jak to chora? Co jest? Nie denerwuj się, nic poważnego. A co? Przeziębiona. Co się tak na mnie patrzysz? No zbrzydłam, postarzałam się, no. A coś ty myślał? Mówiłam ci, żebyś sobie kogoś znalazł. Klara, uspokój się. Będzie zdrowa. Wyzdrowiesz, wszystko będzie dobrze. Klara, proszę cię. No. Wytrzymajcie trochę. Czekajcie na mnie teraz, jeśli dobrze macie. Ja wrócę. Za 8 lat, 10 może mniej, ale wrócę. Ada! Klara Małusz. Córka Józefa. Kasiu. Nareszcie. Taka jesteś duża. Pamiętasz mnie trochę? Pamiętam. W szufladzie są twoje zdjęcia. Jesteś tak na niej trochę podobna. Jesteś mokra. Chodź, zdejmiemy płaszczyk. Co ty tak dziwnie chodzisz, Kasiu? Co ci jest? Już nic. Już teraz, jak mam ten gorset, jest mi naprawdę lepiej. Jaki gorset? Ty coś tej zrobił, co? Coś tej zrobił? Uspokój się. Uspokój się. Coś ty jej zrobił? To nie moja wina. A witaminoza. Kobieta, co się nią opiekowała, nie wychodziła z nią na spacery. Ta ciocia, która z nami mieszka, jest nawet dla mnie dobra. Tylko, że nie chce mi zawiązywać buciki. Pamiętaj, Kasiu, wrócę do ciebie. I nie będziesz musiała prosić żadnej cioci o nic. Ani tej, ani innej. Słuchaj, ja niedługo wyjdę. Jeśli mi ją zmarnujesz, to znajdę cię i zabiję. Jestem zdolna do wszystkiego. Czekałam na tę chwilę. Wiedziałam, że kiedyś do mnie przyjdziesz. Wiedziałam, że zrozumiesz, że cel, jakiemuś się poświęciłam, służy właśnie wam. Mam bardzo ważną sprawę. Chciałabym, żeby mi pani pomogła. Tak, słucham. Wysłałam listy do Ministerstwa Sprawiedliwości, do sądu i do Rady Państwa i ciągle nie mam żadnej odpowiedzi. Może te listy gdzieś tutaj utknęły, ja... Czy zdajesz sobie sprawę, że nie odsiedziałaś jeszcze 12,5 roku? Że dopiero po tym okresie będziesz mogła myśleć o darowaniu reszty kary? Wiem, ale mam powody, żeby się o to starać. Moja córka jest poważnie chora, wymaga nieustannej opieki, jestem jej potrzebna. Wiem. I myślę, że będę mogła coś w tej sprawie dla ciebie zrobić. Ale i ty musisz nam pomóc. Jak? Ciągle jeszcze mamy wrogów, w którym droga resocjalizacji jest obca. Którzy chcieliby zachwiać nasz system penitencjarny. Dobrze, no ale co to ma wspólnego z tym, że ja chcę wyjść wcześniej? Takich ludzi trzeba odszukać i rozbroić. Tak jak Justynę, prawda? Zawiodłam się na tobie. Już
piąty dzień tylko o wodzie. Zemdlała i walnęła głową o beton. Nieprzyjemna sprawa. A o co jej właśnie chodzi? Chciała rozmawiać z naczelnikiem. Spokój, spokój! Uspokój się! Dosyć. Organizm mnie przyjmuje. Spróbujemy jeszcze raz za godzinę. Nie bój się. Jakoś wam tych parę lat zleciało. Nie powiem, nie było z wami ostatnio większych kłopotów. Byliście nawet społecznie aktywna. Co się chwali? Tyle tylko, że się mnie za często ze swoimi problemami nachodziła. Idzie mi o zrozumienie. Ja nie mam was jednej tylko na głowie. Ile ludzi, tyle spraw. Jak sama widzicie, to na brak roboty nie narzekamy. Mam dla was dobrą nowinę. Zostaniecie wkrótce urlopowana. Na razie na pół roku, a później zobaczymy. Zresztą to będzie zależało od was samej. Jak mam to rozumieć, urlopowana? Nastąpi teraz przerwa w wykonaniu kary. Wasza sytuacja rodzinna została zbadana wszechstronnie. Zaświadczenia lekarskie są wiarygodne. Po 6 miesiącach musicie do nas wrócić z powrotem. Chyba nie muszę tłumaczyć, co by się stało, gdybyście się nie stawiła. Nie wiem, jak panu dziękować. Stawi się na pewno. Chyba, żeby mi darowali resztę kary. Życzę wam tego. Widzicie teraz, że po dobremu można wszystko załatwić.
Urlop? Ile? 7. Latek! Dobra, dobra. Idziemy. I tak się trudno rozumie.